Cześć, z tej strony Marcin. Spotykamy się u mnie w domu i nie bez powodu, bo chciałbym pokazać Wam najlepszy sprzęt audio, jaki kiedykolwiek tutaj gościł, a jest to Cambridge Audio Evo 150. Jest to wzmacniacz, a raczej urządzenie typu all-in-one, kosztujące 12 tysięcy złotych, no ale ta cena nie bierze się znikąd, o czym zaraz się przekonacie. Zanim jednak powiemy sobie nieco więcej o sprzęcie, który znajduje się za mną, warto powiedzieć sobie chwilkę o samej firmie Cambridge Audio, no bo jej historia jest niezwykle ciekawa. Obecnie jest to największy producent sprzętu high-end audio znajdujący się w Londynie. I choć firma istnieje od 1968 roku, to na rynku Hi-Fi pojawiła się w latach 70. No i zrobiła to od razu z wysokiego C, prezentując trzy świetnie przyjęte wzmacniacze. Były to modele P40, P50 i P110. Jak na swoje czasy były to rewelacyjne urządzenia, które we wszelkich recenzjach, w opiniach użytkowników zdobywały bardzo, bardzo wysokie noty. W latach 80. powstał pierwszy dzielony odtwarzacz CD tej firmy, no a lata 90. no to już era Digital Audio Converters, czyli tak zwanych DAC-ów, DAC-ów. Sami wiecie, o co chodzi. Nowe milenium, nowe pomysły, nowe wyzwania i tutaj Cambridge Audio wprowadziło jako pierwsza firma cyfrowy tuner audio z wykorzystaniem DAB. Dziś wydawałoby się sprzęt raczej oczywisty, no ale w tamtych czasach ktoś jednak musiał taki sprzęt wprowadzić jako pierwszy. No i było to właśnie Cambridge Audio. No i dochodzimy do 2004 roku, kiedy to na rynku debiutowała seria Azur, która była wielkim hitem, no i zdobyła mnóstwo rynkowych wyróżnień, w tym od organizacji EISA. No i właśnie, kiedy debiutował bohater dzisiejszego filmu, czyli wzmacniacz Cambridge Audio Evo 150, pojawiały się takie głosy od prezesów, od najwyższych osób w firmie, że jest to sprzęt, do którego ta firma dążyła przez całe 50 lat swojej historii. Że po prostu włożyli tutaj wszystko to, czego się nauczyli, no i wszystko to, co chcieliby zawrzeć w takim nowoczesnym produkcie, który ma być wyznacznikiem, takim symbolem systemu all-in-one na całe nadchodzące lata. Czym jest urządzenie Cambridge Audio Evo 150? Najłatwiej można byłoby powiedzieć, że jest to wzmacniacz. Tylko że w przypadku tego urządzenia takie stwierdzenie to zdecydowanie za mało, bo mówimy tu o systemie all-in-one. Sprzęt, tak jak wspominałem, kosztuje aż 12 tysięcy złotych, tylko czy na rynku Hi-Fi na pewno to jest aż? No właśnie raczej nie, no bo dostajemy tak naprawdę w tej cenie pełen pakiet, który pozwoli nam obsłużyć no dosłownie wszystko. Tutaj mamy pokryty każdy scenariusz odtwarzania muzyki, jaki tylko możemy sobie wymyślić. Od oczywiście odtwarzania dźwięków, nie wiem, z telewizji, poprzez łącze HDMI, ARC, aż po na przykład gramofony. Nie wspominając oczywiście o nowoczesnych takich systemach streamingowych. Zanim jednak dojdziemy do tych zaawansowanych funkcji, spójrzmy na sam wygląd urządzenia, bo moim zdaniem wygląda fenomenalnie. Ponadczasowo, minimalistycznie, naprawdę świetnie się prezentuje, zwłaszcza tu w moim wnętrzu, w którym jak widzicie jest taki klimat raczej klasyczny. Znajdziemy tutaj dużo drewna. No i muszę Wam powiedzieć, że ten sprzęt wpisuje się właśnie idealnie w taką stylistykę. Jak widzicie, panele boczne są tutaj drewniane, natomiast jeżeli komuś taki wygląd nie będzie pasował do wystroju mieszkania, no to można je wymienić. Te panele trzymają się bowiem na magnesach, więc możemy je bardzo łatwo odczepić. No i w zestawie mamy też dodatkowe czarne panele z takim bardzo fajnym żłobieniem. No w każdym razie wygląda świetnie, bardzo ładnie odbija światło i myślę, że też znajdzie swoich fanów. Cała konstrukcja ma stalowy szkielet i powłokę wykonaną z takiego czarnego aluminium. Moim zdaniem wygląda świetnie. Góra jest zupełnie minimalistyczna, bo znajdziemy tutaj tylko logo producenta. Z kolei z przodu znajdziemy bardzo duży wyświetlacz kolorowy. Ma on 6,8 cala przekątnej. To jest taki po prostu nowoczesny, fajny wyświetlacz, który bardzo dobrze się sprawdza. Znajdziemy na nim na przykład okładki płyt, znajdziemy też informacje techniczne o odtwarzanej muzyce, o odtwarzanym źródle dźwięku. No i także na przykład możemy na tym wyświetlaczu sobie wybierać w wygodny sposób źródło czy stopień głośności urządzenia. No a jak jesteśmy przy źródle i głośności, to na pewno zauważyliście tą dużą gałkę po prawej stronie. Tak naprawdę dwie gałki, no bo ta czarna część wewnątrz służy do zmieniania głośności. No a ten zewnętrzny srebrny pierścień z bardzo fajnym klikiem służy do zmieniania źródła dźwięku. Z tyłu znajdziemy natomiast raj dla fana Hi-Fi, bo liczba portów, jakie tutaj są na tylnej ściance, naprawdę jest wręcz przytłaczająca i tak jak wspomniałem, nie ma tutaj scenariusza, który to urządzenie nie mogłoby pokryć. Powiedzmy sobie teraz trochę o elementach technicznych tego urządzenia, bo jest to super istotna kwestia, zwłaszcza w sprzęcie tej klasy. Jak spojrzycie na samą tylko nazwę Cambridge Audio Evo 150, znajdziecie tutaj liczbę 150, która nie wzięła się oczywiście przypadkiem, bo odpowiada ona za
moc. 150 W to konkretnie moc wyjściowa na jeden kanał przy 8 ohmach. W konstrukcji zastosowano tutaj komponenty naprawdę wysokiej klasy, a za wzmacnianie sygnału i napędzanie kolumn odpowiada wzmacniacz w klasie D Hyper Encore. I według branżowych specjalistów jest to naprawdę świetny wzmacniacz, który jest jednocześnie niewielki i zużywa niewiele energii elektrycznej, a jednak daje naprawdę świetne rezultaty. Bardzo dobre oceny w branżowych mediach muzycznych zbierają też świetne końcówki mocy Hypexa o wartościach, które do niedawna były dostępne tylko w dużych końcówkach mocy. A dzisiaj możemy je mieć właśnie w sprzęcie typu all-in-one. No dobrze, tyle teorii, ale zapewne chcielibyście wiedzieć, jak ten sprzęt sprawdza się w praktyce i jak to tak naprawdę gra. Opowiedzenie o audio jest podobne jak tańczenie o architekturze, ale spróbuję. Jak możecie zobaczyć, odsłuchów dokonuję na dwóch kolumnach Audio Vector R1. Bardzo mi się podobają, naprawdę mają świetne brzmienie. No i jeśli chodzi o taki zestaw, no to naprawdę trudno tutaj na coś narzekać. Słuchałem na przykład płyty koncertowej Led Zeppelin z O2 Area w Londynie, czyli w mieście, z którego pochodzi też samo Cambridge Audio. No i choć nie był to zapis taki typowo studyjny, no bo jest to jednak płyta koncertowa, no to brzmienie jest po prostu fenomenalne. Cała perkusja jest bardzo klarowna, słychać dosłownie każde uderzenie, a jak wiemy na przykład na tych koncertowych nagraniach często jest tak, że ten dźwięk zlewa się w jedną całość. No więc tutaj tego nie ma, jest taka bardzo duża selektywność. Bardzo właśnie podoba mi się bas, no i szczególnie to brzmienie stopy, tak jak wspomniałem. Jak możecie się spodziewać, taka muzyka rockowa, zwłaszcza w wydaniu koncertowym, nie jest jedyną muzyką, jaka dobrze brzmi na tym zestawie, bo na przykład na drugim biegunie mamy czyste wokale Adele. Polecam nowy kawałek tej wokalistki, jest naprawdę świetny. No i brzmienie jest fenomenalne. Kapitalne wrażenie, naprawdę te wokale są pełne, te góry w ogóle nie są chrupiące, są naprawdę, są takie, że da się ich słuchać długimi godzinami. No i z kolei średnie tony, tutaj też nie mam żadnych zastrzeżeń. Szczególnie słychać to na przykład w riffach gitarowych, które są bardzo klarowne. Można tutaj dosłownie usłyszeć każdy dźwięk. Wiem, że sporo tych zachwytów, ale tak jak wspominałem, naprawdę jest to najlepszy sprzęt muzyczny, jaki kiedykolwiek tutaj stał u mnie w domu. Jestem absolutnie zachwycony jakością dźwięku, jaki można z niego uzyskać. Dodatkowo o klasie tego zestawu świadczy też to, że on dobrze brzmi nie tylko kiedy jest w takich średnich rejestrach głośności, ale nawet kiedy jest bardzo, bardzo cichutki. Musicie wiedzieć, że ja mam dwójkę małych dzieci w domu. Kiedy słucham muzyki na przykład wieczorem, kiedy one już śpią, czy na przykład oglądam wtedy film czy serial, no to nie mogę słuchać tej muzyki głośno. No i tutaj właśnie doceniam to, że nawet przy tych niskich poziomach głośności to brzmienie jest naprawdę rewelacyjne. Nadal jest ta klarowność, nadal słychać dokładnie każdy dźwięk. No oczywiście mamy też możliwość rozkręcenia tej głośności, to naprawdę bardzo mocno, i też wtedy ten sprzęt daje bardzo dobrze radę. No dobrze, ale z czego w ogóle możemy odtwarzać muzykę na Cambridge Audio Evo 150? I tutaj dochodzimy do tego, że możliwości jest naprawdę dużo, ale jako że jesteśmy na kanale technologicznym, to zaczniemy od tych najnowszych, czyli od możliwości streamingu, od muzyki wprost z internetu. No i tutaj ten sprzęt zapewnia nam obsługę standardu Google Chromecast. Mamy tutaj wbudowanego Chromecasta. Mamy też Apple AirPlay 2, co świetnie się sprawdza na przykład z iPhone'em czy z iPadem. Mamy też oczywiście Spotify Connect, ale także Tidal Connect, więc dwa świetne standardy dla fanów wygody, ale też i dobrej jakości muzyki. No i dochodzimy też tutaj do platformy Room i dekodera MQA, które docenią szczególnie właśnie użytkownicy Tidala. Jeżeli jesteśmy przy usługach streamingowych, być może zdziwi Was brak obsługi bezpośredniej Apple Music, no ale tak jak wspominałem, mamy tutaj Apple AirPlay 2, więc tutaj w ekosystemie Apple'a naprawdę niczego nam nie zabraknie. Oczywiście w sprzęcie tego typu nie mogło też zabraknąć samego słuchania muzyki poprzez standard Bluetooth, a więc możemy przesłać tą muzykę dosłownie z każdego współczesnego urządzenia. I standard Bluetooth obsługuje, jak możecie się domyślać, także kodeki aptX oraz aptX HD, czyli ta jakość dźwięku jest najwyższa, jaka tylko może być przy przesyłaniu właśnie przez Bluetooth. No i jak już wspominamy o tych internetowych usługach, to oczywiście sprzęt tego typu musi mieć obsługę Wi-Fi. Oczywiście ma, no ale ma też port LAN, czyli możemy tutaj wpiąć kabel Ethernet, to sam zrobiłem, no i to nam zapewnia największą stabilność tego połączenia. A jak obsługujemy to urządzenie? Tak jak mówiłem, pierwszą możliwością jest korzystanie z tego dużego wyświetlacza, a konkretnie z pokrętą, którymi sterujemy różnymi funkcjami. No ale jak wiadomo, podchodzenie do urządzenia z kanapy nie jest super wygodnym rozwiązaniem. Dlatego też producent oczywiście dołącza do zestawu Pilot. Bardzo fajny Pilot, bardzo ładny, taki designerski, minimalistyczny. Podoba mi się jego wygląd. No i funkcjonalność też tutaj znajdziemy wszystko to, co trzeba.
Z takich ciekawostek znajdziemy na przykład przycisk ze słoneczkiem, który zmienia podświetlenie ekranu, czyli na przykład za dnia ten ekran może świecić mocniej, żeby było go widać nawet w pełnym słońcu. No a z kolei nocą można sobie zmniejszyć to oświetlenie, żeby nie raził nas w nocy ten właśnie wyświetlacz. Fajna sprawa, fajny dodatek, o którym producent pomyślał. Także mamy panel, mamy sam pilot, ale do tego mamy jeszcze oczywiście aplikację. I tak jak wspominałem, aplikacja jest częścią tego Stream Magic, czyli całego systemu obsługi tych multimediów. I w aplikacji znajdziemy też mnóstwo przydatnych ustawień. Znajdziemy na przykład stacje radiowe, które możemy też uruchamiać. I z ciekawostek, o których warto wspomnieć, to jest też możliwość z poziomu aplikacji zmiany charakterystyki dźwięku, bo możemy tutaj na przykład dostosować sobie tony niskie, tony wysokie do własnych potrzeb. Także jest oczywiście taka możliwość w aplikacji. No dobrze, także powiedzieliśmy sobie o tych nowych systemach streamingu i tych nowych sposobach na słuchanie muzyki, no ale jednak mamy tutaj cały przekrój również tradycyjnych wejść, no i tylko zobaczcie, co potrafi odtwarzacz. No i znajdziemy z tyłu mnóstwo portów, w tym podwójne zaciski głośnikowe, ale mamy też dwa wejścia liniowe, XLR oraz RCA, no i nawet jedno gramofonowe. Oczywiście RCA dla wkładek MM. Mamy tutaj cyfrowe wejścia współosiowe i optyczne. Mamy HDMI za RC, czyli możemy sobie z poziomu wzmacniacza All-in-One na przykład włączać telewizor, no i słuchać sobie treści z telewizora. Mamy dwa wyjścia niskopoziomowe, jedno stereofoniczne, jedno monofoniczne, przygotowane dla subwoofera. Mamy też dwa wejścia USB, w tym jedno tradycyjne USB, na przykład na dysk zewnętrzny, ale też USB audio, czyli trochę zapomniany standard USB DAC. No i dzięki temu mamy tutaj możliwość odtwarzania nieskompresowanych plików ALAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, no i także całej plejady plików z kompresją stratną. Mamy też złącze wyzwalacza i wejście dla zewnętrznego czujnika podczerwieni, no i w tym gąszczu gniazd znalazło się jeszcze jedno maleńkie złącze oznaczone jako CD. No i jest to właśnie interfejs przygotowany dla odtwarzacza płyt CD marki Cambridge Audio. Ostatnim elementem, o którym warto wspomnieć, jest tutaj port 3,5 mm, czyli wejście popularne audio jack. Tym razem na przedniej ściance, prosto, żeby można było podłączyć sobie wygodnie słuchawki. I tak już podsumowując, tak jak wspomniałem na samym początku, jest to zdecydowanie najlepszy sprzęt muzyczny, jaki kiedykolwiek gościł w moim domu. Słuchanie na nim muzyki to jest czysta poezja, a tak samo jak na przykład oglądanie wieczorem seriali, bo wszelkie dźwięki wybuchów, jeżeli lubicie jakieś takie seriale czy filmy akcji, brzmią fenomenalnie. Ja już nie korzystam z płyt CD, no ale jeżeli wy macie swoją muzykę w tym standardzie, no to ten sprzęt też sobie wybitnie z nią poradzi, oczywiście, jeżeli podłączycie jakiś odtwarzacz. No i poza tym nawet poradzi sobie z gramofonami, tak jak wspominałem, więc mamy tutaj przekrój naprawdę każdego możliwego scenariusza, stąd właśnie jest to urządzenie typu All-in-One. Dajcie znać w komentarzach, jaka jest Wasza opinia na temat takiego sprzętu, czy mieliście do czynienia z czymś podobnym kiedyś, czy mieliście okazję posłuchać muzyki na sprzęcie tej klasy. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach. No a ja zapraszam Was już do kolejnych materiałów i do zostawienia łapki w górę i zostawienia też subskrypcji, jeżeli ten materiał się Wam podobał. No i widzimy się w następnych materiałach. Także do zobaczenia i do poczytania w komentarzach. Hej!